Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Pięknym, znaczy siedzę w pięknym Chevrolecie Chevelle SS. Jak on fantastycznie brzmi, moi drodzy. Troszeczkę go już stuknąłem, ale zobaczcie, czy to nie jest piękne. Czy to nie jest piękne, jak on leci bokiem. Nieziemskie, nieziemsko się tutaj prowadzi po prostu samochody. Dobra, tutaj mamy misję. Myk, jedziemy. Co jest fajne w tym samochodzie, czyli Dodge Challenger. Patrzcie sobie na... nie wiem, co to jest, wlot powietrza? Po prostu to się będzie ruszać, jak fajnie z tego silnika, jak to tam wystaje. Powiedzcie mi, jak to się nazywa, bo nie jestem pewny. Okej. Okay. Pomijamy tą cutscenkę i zobaczcie sobie. Dodaję gazu, a to się chowa, nie? To jest niesamowite po prostu. Dokonaj shift do wozu sportowego. Okej, tu coś mamy. Nie, tylko nie Solstick. Muszę nim jechać, muszę chyba. Kurde. Bro, just tell her you were with me. You drank too much and you crashed at my place. She'll never find out. Aha, teraz muszę udowodnić temu koledze, mojemu partnerowi, że mogę, że potrafię robić dziwne różne rzeczy. Unbelievable. Okay. What if he pisses off the cops? He's already pissing me off. I mean other cops. Watch. Watch this, Jones. I'm telling you, you just jumped the freaking car over a truck. I did? Oh, we better find a cop and turn ourselves in. What? No, you didn't. It was the responsible thing to do. You're bringing the whole crew down. Ale powiedzcie mi jedną rzecz. Solstick w Driverze wygląda dużo ładniej niż w Need for Speed World, co nie? Zobaczcie sobie. Jest to Pontiac, więc naprawdę ma niezłego buta i oczywiście palić kapcia nim to nie problem. Tym bardziej, że jest to malutki samochodzik, leciutki i można nim naprawdę szybko jechać. No i mam jeszcze... Wow! Mam jeszcze tutaj... Oh! Co mam zrobić? Zgub liniarzy. Fantastycznie. Nie! Czekamy. Wow, wow. Cholera. Gonią mnie. Skręcamy. Wow! Nie! Jeszcze raz. No muszę ich zgubić, tak. Kurde, nie pykło. Unbelievable. Okay. What if he pisses off the cops? He's already pissing me off. I mean other cops. Dobra. I wkurzamy jakiegoś gliniarza. Uwaga. Gdzie jest radiowóz? Już widzę radiowóz. Chodź radiowóz. Boom. Co? Gdzież tak go stuknąłem, ej. A ten samochód żółty za mną podąża. Nieźle. Okay. I tutaj mamy jakieś gliniarza. O kurde, od razu z grubej rury. Mamy radę. To jest Pontiac. Małe autko, co prawda. Ale to jest... zobaczcie, on wygląda dużo, dużo lepiej niż w Need for Speed World. Goddammit! Spadaj mi stąd! Ja pierdzielę. Ale te suby są twarde, skubane. Muszę teraz tak zrobić, żeby im uciec. To nie będzie łatwe zadanie. Bo oni naprawdę są... trudni do zgubienia. A co się stanie, jak rusztowanie rozpieprze? Nic. Nie zniszczyło ich, to nie jest Need for Speed Most Wanted. Jak ich tu zgubić? Chyba mam pomysł. Uwaga. Boom! I nitro! Czyli zgubię? Why drive into a cop car? It was like a big magnet. I had to do it. Oh,
Dobra. I teraz uwaga. Próbujemy może uderzyć. O, tym sukinkotem. Zobacz. Ej, co jest? Nie ta. Cholera. Okej, okay, tutaj. Uwaga! BOOM! Oje, i jedziemy. No kurde, czemu on się zatrzymał? Jeszcze jeden radiowóz do rozwalenia, ale wiem co zrobię. Zrobię tak. Na razie, frajerze. Goodbye, sucker! More cops! More fun! I 4, 3, 2, 1. Pościg zgubiony, fantastycznie. Dobra, co mamy teraz zrobić? Dokonaj shiftu do wozu sportowego. Nie, to nie jest wóz sportowy, to jest wóz sportowy. No jestem, i co teraz? Wow! Kurde, patrzę się co mam zrobić. Dobra, muszę się podczepić pod lawetę. Żeby tak zrobić, muszę... Oh shit, spadaj! God damn it, what the hell? Yeah! Jak... Ja pierdzielę, co tu się dzieje? No! No, I'm good. Dobra, tutaj mamy lawetę i musimy się pod nią podczepić. Uwaga! Już? Chyba już. Okej. Okay. Ojej. Whoa! There's no part of me that wants to believe what I just saw. Yeah, but you saw it! I'm not losing my mind. It's real. Yeah, it looks that way. Man. So, let me get this straight. Would you zap into a fine-looking lady? I keep my hands on the wheel. Yeah. All right. Let's get back to work. Nieźle. Oj. Fajna jest ta gra, kurczę. Dobra. Tutaj mamy jakieś takie wiadomości, przerwniki, to nas nie interesuje. Idziemy robić kolejne misje. Tutaj mamy jakieś coś, co to jest? Jeźdź z prędkością, jakieś wyzwania, zobaczmy sobie, czemu nie. 95 km na godzinę przez 20 sekund, tak? I widok z kokpitu, czemu nie? Dobra. Mamy już 95, teraz muszę jechać tak po prostu 20 sekund. Wcale nie muszę jechać 150 km na godzinę. Wystarczy, że będzie to 95. 4, 3, 2, 1. I tyle. Bardzo proste wyzwanie. Nawet się nie spociłem przy nim. Kredytów 1000. I co tu mamy? Kamera filmowa do kupienia. Co to, to, to? No właśnie, są pewne rzeczy do odblokowania, w sensie do ulepszania. O, tu jest jakiś wyścig, zobaczcie. O, właśnie, na wyścigach się odblokowuje samochody do kupienia później w garażu. No, fajnie. Okej. I co tym razem? Będziemy się ścigać. Aha, tymi gównami. Ojej, to jest strasznie trudny wyścig. Dojedziecie jako pierwszy albo drugi. Okej, spróbujemy. Oni wszyscy mają takie same samochody jak ja, znaczy bardzo podobne, niektóre są jeszcze starsze, ale każdy z nich bardzo dobrze radzi sobie na zakrętach, zupełnie jak w Need for Speed. Chyba jestem pierwszy. Dobra, fantastycznie. Są za mną? Są za mną, trzymają się ostro. Wyskok zrobimy, a co mi tam? To jest wyskok? Tak, to jest wyskok. Dobrze. Teraz chyba tutaj. Oh, shit. Oh. Są zaraz za mną. What? Zobaczcie, wyprzedzimy. Ale teraz tu. Dobrze, dobrze. Właśnie, ciężko sobie poradzić w tym ruchu ulicznym całym. Trzeba się nieźle skupić. No, ale myślę, że dam sobie jakoś radę.
Okej. Wow! Chyba dobrze jadę, co? O, fuck, patrzę się na mapkę, gdzie to jest w ogóle? Tutaj. Jesus, oni pojechali gdzie indziej. O nie, o! Ej, zobaczcie, oni pojechali jakimś zajebistym skrótem chyba, czy coś, nie. Wcale nie jest taki dobry skrót, ale tu się skręca, o, już. I... gdzie oni są? O, fuck, nie, gaz odechy. Ile jeszcze zostało? Ej, nie! Jestem trzeci, kurde! Gdzie tu się jedzie? Tu, dobra, prosto. Potem... tu. Tu, na razie tu. Okej, i teraz ostro w lewo zaraz. 3, 2, 1, teraz, okej. Jest. Nitro. Aha, i te nitro też możemy sobie jak najbardziej tutaj ulepszać. No ale ja jeszcze nie mam chyba zbyt wielu punktów, żeby to sobie zrobić. Jak oni pojechali? Pojechałem naokoło, o nie! O! Ale może uda mi się jakoś dojechać na czas. Autobus! Jak tu dużo samochodów jeździ. Kurde, zadriftowałem! Jak teraz? Tutaj. Tu. Oh, shit. Szybko łap przyczepność. Jedź! Zaraz za mną jest przeciwnik. Kurde. No, już chyba będzie spoko. Muszę się tylko... O! O! Było ostro. Czym ja jechałem? Alfą jakąś? Myślałem, że Alpartrakiem tym dziwnym. Nie. Gdzie jest? Alfą jechałem, rzeczywiście, ale jaja. Dobra, wykonajmy sobie jeszcze jedną misję Tenera. Gdzie on pojechał? Tutaj. Okej. Okej, jedziemy na akcję. Jak jedziemy Challengerem, to tylko widok z kokpitu. Oh yeah. Public place. They got balls. Hang in there, Sarah. We're on our way. Okej. 217 km na godzinę prędkość maksymalna. Stary muscle car. Sure, I'm running an insurance scam on the side. Co musimy tutaj zrobić? I don't know. The sounds changed. Like going through a short tunnel or an underpass. We're coming, Sarah. Okej. Okay. Oh shit. Dobra, przejechaliśmy przez skrzyżowanie. Zobaczcie, jak bardzo natężony jest tutaj ruch uliczny. Oh! Wow. Hello, Sarah. God damn it. I co teraz? Gotta put myself in her place. What are you? Jones, I'm trying to focus. Now, we need to focus on the lady in the damn trunk. I am. Okay, is it us? Wow. Son of a bitch, I'm in. I gotta pop the trunk. Okay. By the embarcadero. Go. What? I was there in the trunk. I busted it open. Give me a heads up when you do. I want to know if you're Tanner or some zombie autopilot. Sorry, frickin' zombie. Ah, quit your boat, John. Fajnie tutaj ze sobą rozmawiają. Ten Murzyn ma fajny akcent. Well, come on then, Captain Fantastic. Where is she? Okej, i teraz pojechali gdzieś dalej. Ale jak daleko już odjechali? Okej. I lecimy. She's definitely downtown. Right, right. It's gonna take me a while to get used to all this crazy cycling stuff. Okay. I drift! Shit. Co? No dobra. Chyba się zatrzymali w miejscu.
Teraz wystarczy tylko tu podjechać. She's right here, damn it. Somewhere off this road. I saw tables like a cafe. Okej. God damn. Oh, that is packed for pretty. No i dobra, znaleźliśmy. Wow, jak to wygląda w ogóle. The one driving away at high speed? Yes, he does. Well, we ain't gonna get the girl out in one piece if we ram the back of the vehicle. Okej. I co musimy zrobić? Przejdź do jazdy pod prąd, jedź w kierunku celu, zderz się czołowo z celem. Okej. Yo. Stay in your lane and watch that jerk in front. It's backseat Bessie. I boom. Zrób to jeszcze raz. Okej. Tym to chyba zrobimy tylko raz. Gdzie on jest? Gdzie... Ej, zawrócił. Fucking shit. Co on tu robi? Nie mam pojęcia. Ale stoi w miejscu i dupa. Dobra, odwraca się. Uwaga. Nie, spadaj. Boom. Oh yeah. Well done. Why, thank you. Okej. Okay. I cutscenka. You okay? Who are you? We're detectives. How did you find me? You don't even want to know. Okay. Can you tell us any more about what happened? There was this woman. She was striking. Sounded foreign, maybe Middle Eastern. She held a knife to my back, and then some goon threw me in the trunk. Was she in the car too? No. She went off separately. I got a glimpse of her car. Some kind of white sports car, really expensive looking. Oh. So there's big money involved. Europejski? What line of work are you in? I'm an industrial chemist. What you reckon, Jack? Drugs? Could be. Dobra. An industrial chemist. Why is that ringing alarm bells? But we've got a partial description on the kidnapper and her vehicle. Okay. Yo. I chyba odkryliśmy większą część miasta, moi drodzy. How's my partner, Doc? He's stable. We're hoping to... Okej. Dobry Spartanin, rozdział drugi. Okej. Jaka muzyczka, kurde. Klimat lat 70. To jest to. Not every day you get locked in the trunk of a car. Not for her, anyway. Oj. Let's get out of here. All right. Zajebista gra, co nie? Zobaczcie, to jest taka mieszanina cutscenek z filmem, tak? Wiecie, takimi nagranymi już scenkami, o, takimi jak ta i z taką cutscenką, o. To mi chodzi. Super. I doszliśmy do drugiego rozdziału. Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną. O, mam teraz jakiś szybki shift. A, wiem, o co z tym chodzi. Mogę się przemieszczać szybko między pojazdami policyjnymi. Ale to wam już pokażę w następnym odcinku. Tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa.